Dzień dobry, Dzień pani. dobry, panie Dzień dobry, profesor. pani. Ja mam takie pytanie, czy Słucham. w tekstach greckich bądź rzymskich z czasów mniej więcej okresu śmierci Jezusa, czy istnieją jakiekolwiek zapiski o tym wydarzeniu, a jeśli nie, to dlaczego? Proszę pani. Dziękuję bardzo, ja bym może na radiu, w radiu tak. Dobrze, usłysza, proszę można? bardzo, proszę Dziękuję bardzo. Już mogę mówić? Tak. Więc proszę pani, ja bym pani tu dała przykład. Gdyby w naszych zapiskach historycznych, czy nawet w dziennikarstwie, znajdzie się wiadomość o tym, że gdzieś w jakiejś pipidówce ktoś ukradł, no powiedzmy sobie, kilo mięsa. I nawet został za to, że tak powiem, w jakiś sposób ukarany, prawnie ukarany. No chyba nie, bo to nam się zupełnie mylą proporcje. Dla nas osobiście śmierć Jezusa jest czymś bardzo ważnym. Nie tylko dla nas. W ogóle można powiedzieć, dla historii świata to wydarzenie okazało się niezmiernie ważne. Ale dla tamtego świata to było coś zupełnie normalnego, zwykłego. No, mój Boże, no nikt się nawet nie zastanawiał, czy słusznie, czy niesłusznie. No ktoś tam, jakiś nie obywatel rzymski przecież, tylko jakiś z tych ludzi, których Rzymianie traktowali jako no, niewolników albo półniewolników, prawda? Bo tylko takich można było skazywać na karę śmierci na krzyżu, bo przecież obywatela rzymskiego nie można było traktować. Więc nikt się nie zastanawiał nad tym, to było tak zupełnie nieważne wydarzenie, że aż dziwne jest, że jednak taki bardzo staranny historyk, jakim był Tacyt żyje, to znaczy pisze, powiedzmy sobie, na samym początku II wieku już po Chrystusie i pisze w swoim dziele, który jest zatytułowany Roczniki, on pisze po prostu o panowaniu Nerona. Tam. I pisząc o panowaniu Nerona wspomina o pożarze Rzymu, co prawda nie przypisuje tego pożaru Neronowi, ale tak lekko zaznacza, że on musiał znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego. No i właśnie tym kozłem ofiarnym byli chrześcijanie. Tacyt najwyraźniej bardzo chrześcijan nie lubi. To znaczy mówi o chrześcijanach, że to no właśnie to był taki dobry kozioł ofiarny, bo to taki paskudny zabobon, wstępny zabobon, który spłynął do Rzymu ze wschodu. Jak wiadomo, ze wschodu wszystko co najpaskudniejsze to spływa do Rzymu. No i że właśnie założycielem tej grupy, czy tej sekty, czy nie wiem jak on to, już nie pamiętam jak on to odróżniał, ale myślałem, że u powstania chrześcijaństwa jest Jezus, który został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie, znaczy Poncjusz Piłat, prokurator Palestyny, skazał go na śmierć. A i że to się stało jeszcze za panowania Tyberiusza, jeszcze jest taka adnotacja. Także to jest niezwykle dokładna wiadomość, jak na to, kiedy ona jest zanotowana, to znaczy kiedy on to podaje, prawda, on pisze w tej swojej historii i że to jest, że tak powiem, zadziwiające, że on aż tyle wiedział. Chociaż tak nienawidził chrześcijan. Ale to było po prostu, prawdopodobnie gdyby nie było tego prześladowania za Nerona, gdyby Neron nie starał się zrzucić na chrześcijan tej winy za pożar, to Tacyt nawet nie wspomniał o istnieniu chrześcijan. Inną wzmiankę o chrześcijanach, też dosyć ciekawą, to mamy u tak zwanego Pliniusza Młodszego. I to jest mniej więcej w tym samym czasie, to znaczy to są pierwsze lata II wieku po Chrystusie. On jest wtedy namiestnikiem rzymskim w Bitynii. To jest taka prowincja nad Morzem Czarnym już. I on pisze do cesarza, z którym jest w bliskich stosunkach, po prostu go się radzi, jak on ma traktować chrześcijan. Bo tych chrześcijan jest bardzo dużo, jak wynika z tego, co on pisze. Nawet nam się czasem zdaje, że aż za dużo. I że co on ma robić? Czy on ma wyszukiwać tych chrześcijan i wtedy karać ich? Czy też
ma ich nie wyszukiwać, tylko jak ktoś ich oskarży. No i cesarz mu odpowiada, że on nie urządzał żadnych poszukiwań chrześcijan, ale no jeżeli ktoś będzie oskarżony o to, że jest chrześcijaninem i nie zaprze się tego, nie powie, że to jest nieprawda, no to on musi wtedy ich karać. Ale najciekawsze to jest co innego. To jest to, co Pliniusz pisze sam jeszcze o tych chrześcijanach. Pisze, że oni się zbierają raz na tydzień. Zbierają się i śpiewają hymny do Chrystusa jak do Boga. Bo tylko tyle mamy. Ale no, to jest też już coś bardzo ciekawego. Także i natomiast przypuszczenie, że mógłby ktoś mówić o śmierci Jezusa, no, nawet w roku jego śmierci, w świecie rzymskim, no to jest zupełnie... Ja rozumiem, że dla nas to jest bardzo ważne i nie tylko dla nas, jak powiedziałam, to jest nawet dla ludzi, którzy są absolutnie niewierzący, czy też nawet znają inne religie, prawda, no to Chrystus jest postacią niesłychanie ważną. Ważną dla historii naszej. Ale wtedy, kiedy giną, to nikt o tym tak w ten sposób nie mógł myśleć.